Szanowni Państwo, pozwólcie, że zanim nastąpią oficjalne przemówienia, pozwolimy sobie złożyć przyjemność wszystkich życzenia naszej solenizacji. Poprosimy pana Krzysztofa, żeby pomyślał życzenie, puknął świeżo. Oczywiście wspaniała orkiestra. I z okazji tak wspaniałego jubileuszu przelegnę na ręce pani dyrektora Agnieszki Szkosakowskiej, dyrygenta orkiestry pana Krzysztofa Gęzy, przekazać serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia wszystkim muzykom wchodzącym w skład państwa orkiestry. Nie sposób w tym miejscu nie wymienić o ogromnym zaangażowaniu w trakcie pracy w prowadzeniu orkiestrze także naszych jubilatów. Podobnie dziękuję panu Damianowi Gaborowi, nauczycieli sekcji perkusyjnej. Panu Adamowi Wiśniowskiemu, nauczycieli gitary basowej. Panu Robertowi Wiśniowskiemu, nauczycieli sekcji trąbek. Rozkładam panu serdeczne podziękowanie za konsekwentne pielęgnowanie i krzewienie kultury muzycznej nie tylko w naszym regionie, ale i w całej Polsce i za granicą. Ilość nagród, które od 1974 roku otrzymała ta wspaniała orkiestra, świadczy bez wątpienia o wysokim poziomie zespołu, który od samego początku zyskał sympatię słuchaczy. Państwa orkiestra jest miejscem spotkania z kulturą. Dzięki niej młodzi ludzie rozwijają swoje muzyczne talenty i zainteresowania, kształtują swoją i naszą wrażliwość. Życzę, by miłość do muzyki, wspólnego muzykowania nigdy w was nie wygasła. Realizowana wspólnie pasja sprawia, że w repertuarze młodzieżowej orkiestry Zentry będą się pojawiały nowe utwory, które będą cieszyć naszych słuchaczy, które przyniosą nam wszystkim i wam taką twórczą satysfakcję. Życzę całej orkiestrze dotychczasowej siły i entuzjazmu oraz równego marszu w takt muzyki przez następne dziesięciolecia. Wszystkiego dobrego!